Plansza z napisem Ćwiczenia z codzienności. Plansza z napisem Agnieszka Jakimiak. Agnieszka jest 30-letnią kobietą. Ma ciemne włosy spięte z tyłu głowy. Ubrana jest w ciemną bluzę z żółtym paskiem. Nosi okrągłe kolczyki i kilka grubych pierścionków. Stoi w czarnym pomieszczeniu, mówi do kamery. Dzień dobry. W ramach dzisiejszego warsztatu albo ćwiczenia chciałabym, żebyśmy zajęli się takim pytaniem, na ile i w jaki sposób można stworzyć dzieło sztuki we własnym domu za pomocą narzędzi, obiektów i przedmiotów, które mamy trochę na wyciągnięcie ręki. Pytanie dotyczące sztuki i dzieła sztuki, to znaczy, co może być uznane za sztukę, co jest dziełem sztuki, kto może być artystą albo kto może być artystką. To jest pytanie, które bardzo często powraca w rozmowach o sztuce, toczonych nie tylko wśród zawodowych artystów, kuratorów i kuratorki, ale jestem przekonana, że pojawia się także w głowach osób, które nigdy zawodowo i profesjonalnie sztuką się nie zajmowały. Definicje i odpowiedzi na to pytanie zmieniały się przez lata i wieki w zależności od kontekstu politycznego, w zależności od kontekstu społecznego. I tak naprawdę nie ma jednej bardzo jakby ostrej i wyrazistej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast w XX wieku zaczęło dochodzić do bardzo wielu przewartościowań i zmian w rozumieniu w ogóle samego dzieła sztuki. Taka funkcja estetyczna sztuki, sztuki jako czegoś, co ma zapewniać tylko i wyłącznie pozytywne doznania albo ładne obiekty, zaczęła powoli odchodzić gdzieś na drugi plan i tak naprawdę w połowie XX wieku, czyli w momencie, kiedy Tadeusz Kantor tworzył swoje happeningi, można by mieć trochę wrażenie, że sztuka została zdominowana przez działania, które mają właśnie charakter inny niż ten estetyczny. Przedstawiciele i przedstawicielki Fluxusu twierdzili, że sztuka powinna z zasady zacierać granice między życiem a tą płaszczyzną artystyczną. Twórcy i twórczynie happeningów także wyznawali ten pogląd. Sam Tadeusz Kantor twierdził, że każda prawdziwa sztuka jest przede wszystkim przeciwko władzy. I ten pogląd był także podzielany przez francuskich sytuacjonistów, którzy mówili, że za sztukę powinno się uznawać przede wszystkim działalność rewolucyjną i to ten polityczny aspekt jest w sztuce najważniejszy. Natomiast nieco późniejszy Joseph Beuys twierdził, że tak naprawdę każdy i każda może być artystką i artystą pod warunkiem, że przygląda się organizmowi społecznemu jako właśnie żywemu dziełu sztuki i bierze aktywny udział w tworzeniu tego organizmu społecznego. Ja z okazji tego ćwiczenia i tego spotkania chciałabym się przyjrzeć właśnie tej definicji sztuki, która ma zacięcie społeczne, ma zacięcie rewolucyjne, ma zacięcie, które pozwala na pewien rodzaj zmiany. Mnie osobiście najbardziej zawsze interesowała sztuka, która jest silnie zakorzeniona w kontekście społecznym, ale myślę też, że taka sztuka tak naprawdę przynosi nam pewną możliwość emancypacji oraz poczucia się nie tak samotnym w społeczeństwie. Kiedy wiemy, że nasze gesty, nasze działania rezonują, spotykają się z pewnego rodzaju echem i że osoby i grupy, które są zmarginalizowane, mogą połączyć się w takie większe sojusze właśnie dzięki artystycznym działaniom. Dlatego dzisiaj chciałabym się zająć taką dziedziną sztuki, z którą nigdy nie miałam do czynienia, czyli malarstwem za pomocą farb. I chciałabym się zająć malarstwem na kartonie, które nie jest najpopularniejszym rodzajem malarstwa. I zazwyczaj mówi się też, że rzeczy, które są malowane na kartonie, nie mają dostępu do galerii sztuki albo do muzeów. Na kartonie powstają zazwyczaj szkice albo rzeczy, które dopiero później zostają obrobione w dzieła sztuki, ale na kartonie powstają także hasła, które można wynieść na ulicę. I dzisiaj za pomocą rzeczy, które ja mam na wyciągnięcie ręki w swoim własnym mieszkaniu, chciałabym stworzyć takie małe dzieło sztuki. Nie jestem najlepsza w wymyślaniu haseł, ani tematów tego, co mogłoby się znaleźć na obrazie, a szczególnie na kartonie, więc posłużę się taką fotograficzną dokumentacją kartoników, na których pojawiły się różne hasła. To są kartoniki zebrane po
Największym ze strajków kobiet zeszłorocznym, z 30 października, one zostały, były pozostawione na placu Wilsona w Warszawie i mamy tutaj do czynienia z taką dokumentacją fotograficzną, która bardzo ułatwia mi sprawę, bo dzięki temu mogę po prostu wybrać sobie jeden z nich i sprawić, że zamiast małym kartonikiem stanie się on dużym, porządnym kartonem. W tym celu potnę tę kartkę i przejdę do losowania, ponieważ bardzo lubię zdawać się na pewnego rodzaju przypadkowość w moim wyborze. Agnieszka trzyma kartkę z wydrukowaną fotografią małych kartoników z hasłami z protestów. Staje za stolikiem. W przyspieszonych ujęciach rozcina kartkę na mniejsze fragmenty. Pocięte kawałki wkłada do szklanej miseczki. Przesuwa miseczkę bliżej. Losuje, zamykając oczy. Tak będzie to widzimy. Czyta wyjęty fragment. Teraz tak. To, co widzę na tych transparentach, to jest smutno mi Boże. I I'm gonna pay you $100 to fuck off. Oraz błyskawica. Oraz 8 gwiazdek. Oraz nieczytelne rzeczy. Więc pokazuję do kamery. Z tego spróbuję stworzyć transparent. Powtórzyć ten transparent, który jest tutaj. Na podłodze przed Agnieszką leży karton, farby, pędzel i listewka. Teraz przede mną znajdują się elementy, które znalazłam w swoim domu. Szczerze powiem, że oprócz farbek, które kupiłam dzisiaj za 14,99 sztuka, karton pochodzi ze paczki, którą zamawiałam sobie w trakcie pandemii. Jest tutaj trochę pogięty, ale ponieważ transparenty zazwyczaj mają pewne mocowanie, to posłużę się listwami przypodłogowymi, których nigdy nie wykorzystałam jako przypodłogowe. I mam nadzieję, że zatrzemy te brzydkie ślady. Chwyta pędzel. Pędzel pozostał mi z remontu domu. Namaczam. Farby mam tylko w kolorze czerwony i czarny. Tutaj widzę również kolor biały, ale niestety nie będę w stanie go odwzorować. Więc pozwolę sobie wylać je na tackę, która pochodzi z opakowania posiłku na wynos. Wyciska farby z tubek. Dużo czarnego. Zacznę od najtrudniejszego dla mnie elementu, czyli od czerwonej błyskawicy. Jest to najbardziej malarski z elementów, którymi tutaj będę musiała operować. Nie jestem pewna, czy pędzel namacza się przed, ale już za późno. Maluję z boku kartonu czerwoną błyskawicę. Wcale nie idzie mi tak źle, jak myślałam. Jestem zdziwiona, bo wygląda na to, że ta farba jest bardzo wydajna. I wydaje mi się, że błyskawica jest skończona. Teraz oczyszczę pędzel z czerwonej farby. Płuczę pędzel w kubku z wodą. I namaziam czarną. Smutno mi. Maluję czarne litery obok błyskawicy. A potem słowo Boże. Tutaj też mamy błyskawice na koniec tego zdania, ale tylko taki zarys. Na dole mamy napisane wieloma kolorami
I'm gonna, chociaż I am jest niewyraźne, więc odtworzę tylko gonna. Czyli piszę teraz mam zamiar. Po polsku to jest, można przetłumaczyć. Pay you $100 to fuck off. Maluję napis czarną farbą. Niestety tutaj się przeliczyłam i nie mieści mi się znak dolara. Ale żeby hasło było czytelne, nie dodam go już, tylko zostawię cyfrę 100, liczbę 100. Teraz piszę tu. Teraz powinnam zmienić znowu kolor. Ale widzę, że mam tutaj jeszcze czarnym, powinnam namalować 8 gwiazdek. Więc tu napaćkam te 8 gwiazdek. 4, 5 i 3. Ja myślę, że ten pędzel jest za gruby do wykonywania takich drobnych ornamentów. Ale to jest po prostu nauka na przyszłość, którą mam. Płuczę pędzel. Teraz znowu zmieniam na czerwony. Żeby dodać taki ostateczny sznyt. Tutaj. To znaczy fuck off powinnam. Tutaj ten. Chyba znowu za dużo farby. Maluję na czerwono resztę napisu. Ale nie wygląda to źle. I widzę, że czerwone tutaj elementy pojawiają się jeszcze na smutno. Dodam. Tak. I tutaj jeszcze coś przebija, no ale to po prostu tak. Kilka czerwonych maźnięć. Dobrze, teraz czyszczę pędzel. Powinnam poczekać, aż to wyschnie. Zaprezentuję ten kształt. O, to był błąd, ponieważ jednak farba spływa. Więc zajmę się drugą czynnością, czyli umocnieniem kartonu. W tym celu użyję listewki przypodłogowej, drewnianej, sosnowej i po prostu nakleję na nią taśmę. Podnosi karton i przykleja do listewki. Myślę, że mogę przystąpić do naklejenia tutaj na deseczkę. Odwija taśmę. Zakończone dzieło sztuki. Tutaj możemy porównać z oryginałem. Podnosi w górę karton i wycięty uprzednio fragment fotografii. Nie udało mi się skopiować tego 1:1, natomiast to nie był też cel. Chodziło mi o pewien wzorzec, matrycę i w tym kształcie możemy takie dzieło sztuki wyprowadzić na ulicę, ale możemy też przez chwilę obcować z nim w zaciszu domowego ogniska. Plansza z logotypami Krikoteka 40, Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego, Małopolska, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Kultura Dostępna. Napis: projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Dostępna. Plansza z logotypami. Partnerzy: Teatr 21, Centrum Sztuki Włączającej, Małopolski Instytut Kultury, Fundacja Kultury Bez Barier. Plansza z logotypami. Partnerzy medialni: eteatr.pl, teatralny.pl, notes na 6 tygodni.